Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam Was na film. Tak jak sam tytuł wskazuje, chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak niedrogo można zrobić bardzo fajny, pożyteczny, przydatny, przemyślany prezent komuś bliskiemu pod choinkę, bliskiemu czy dalszemu. Właśnie o to chodzi. Są to absolutnie moim zdaniem niezobowiązujące prezenty. Cena najdroższego zestawu to 31,99, więc uważam, że naprawdę niedrogo. Ja mam tutaj zestawy kosmetyczne. Wszystko, co Wam dzisiaj pokazuję, kupiłam na Allegro. Do wszystkich produktów macie linki w opisie, więc odsyłam Was oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście któryś z tych zestawów zakupić. Ja co roku robię całej rodzinie prezenty, dosłownie całej rodzinie prezenty. W tym roku aż tak dużo osób nie mam, ale poczekajcie, szybko policzę. Mama, papa, Natalka, Przemek, Oliver, Sara, Łucja, Ignacy, mój mąż, teściowa. 10, Dorota, 11. Okej, już policzyłam. Mam 11 osób do obdarowania, tak dokładnie. I oczywiście w tym są dzieci, ale na dzieciach skupimy się, słuchajcie, bliżej grudnia, raczej w grudniu bym powiedziała, ale dobra, nie przedłużam, przechodzimy do filmu. Chciałam Wam pokazać zestawy kosmetyczne, na jakie ja się zdecydowałam, jakie zakupiłam. Każdy z moich bliskich poza innymi prezentami dostanie taki zestaw kosmetyczny, ale taki zestaw kosmetyczny może być sam przepięknym prezentem, albo, co chciałam powiedzieć, możecie sobie kupić, bo zdecydowanie taniej wychodzi kupić taki zestaw kosmetyczny niż na przykład poszczególne te kosmetyki. Po prostu się opłaca nieraz kupić sobie właśnie w takim zestawie coś. Więc pokażę Wam, co ja tutaj mam dla mężczyzn, może tak zacznę. Mam bardzo ładnie wyglądające, bardzo ładnie wyglądające pudełko z firmy Aamen. I mamy tutaj żel do golenia nawilżający i balsam po goleniu nawilżający, więc dla każdego dorosłego mężczyzny, który już się goli, jak najbardziej myślę, że taki zestaw będzie czymś przydatnym, czymś fajnym. Oczywiście, ja chciałam powiedzieć jedno, że prezenty można robić, które się przydadzą, a można robić prezenty, które po prostu człowiekowi jest na to szkoda kasy, więc takie prezenty fundujemy innym. Ale powiem Wam, że dorzucić taki gadżet też jest zawsze fajnie, więc czy jeszcze lepiej, jak macie, nie macie pomysłu, jaki prezent podarować na przykład przyjacielowi, koledze, znajomemu, wspólnikowi z pracy i tak dalej, to zawsze jest fajne rozwiązanie, po prostu gotowy taki zestaw, ładnie już zapakowany, wstążką obwiążecie i jest po prostu gotowe. Czy tak jak mówię, może to być oczywiście, tak jak u mnie, dodatek do prezentu. Więc ja mam tutaj żel do golenia i balsam po goleniu. Taki zestaw z AA. Zobaczcie, jak on fajnie się prezentuje. Tak wygląda pierwsze pudełko. Drugie pudełko z myślą o mężczyznach to jest ziajka. I love ziaja, specjalnie dla Ciebie. I mamy tutaj, słuchajcie, taki zestaw. Krem nawilżający, żel pod prysznic, balsam po goleniu i antyperspirant. Więc myślę, że zestaw bardzo fajny i też on bardzo fajnie, tak minimalistyczna, taka fajna szata graficzna. Bardzo mi się to podoba. Ja do tego dołożyła granatową wstążkę i tyle. Oczywiście można to w papier opakować, ale tylko tak mówię, tak podpowiadam. Więc tak wygląda kolejny zestaw dla mężczyzny. Jak nie macie pomysłu, to proszę, podpowiadam Wam, co można tutaj kupić mężczyźnie niezobowiązująco. Kolejnie mam zestaw, który możecie podarować, słuchajcie, nawet babci. I ja właśnie tak troszkę myślę, żeby babci to dorzucili do prezentu. Babci, teściowej, kuzynce, mamie, oczywiście każdemu, albo same, jeżeli używacie, to jest świetne. Świetny pomysł. I love ziaja i mamy tutaj zestaw już dla kobiet, kozie mleko, tak się nazywa ten zestaw. I mamy tutaj mleczko do ciała, kremowe mydło pod prysznic, krem odżywczo-wygładzający do cery suchej, skłonnej do zmarszczek, bo to jest raczej właśnie, powiedziałabym, że dla kobiet już dojrzałych taki zestaw. Oraz skoncentrowany krem do rąk, mleczna regeneracja. No myślę, że każda kobieta ucieszy się z takiego prezentu. Ja tam uwielbiam pielęgnację i ja bym się wcale nie pogniewała, jakby ktoś mi taki zestaw chciał sprezentować. Ciężkie, naprawdę ciężkie, bo tutaj dość spore pojemności, 400 ml, 500 ml, 50 i 50, więc no, ponad kilogram tutaj tego mamy. Tak wygląda kolejny zestaw. No i kolejny jest nieprzypadkowo znowu ziaja, bo uważam, że to bardzo fajna polska firma, ale w tym zestawie jest zupełnie coś innego, bo jest krem na dzień z filtrem 15, mgiełka zapachowa, balsam do ciała i mydło do ciała, więc fajny zestaw i dla młodszej, i dla starszej. Przepraszam, tu się tak światło mi odbija. Tak wygląda kolejny zestaw. Też taki nawilżający, bym powiedziała.
Następnie ja kupiłam dwa produkty, które można uznać jako zestaw i ja na pewno sprezentuję to jako jedno po prostu, będzie to dodatek do prezentu. I tutaj mam, słuchajcie, czarną maskę do twarzy na niedoskonałości skóry z nutą mięty, granatu i czarnej porzeczki, wygładza i oczyszcza pory. Więc mówię i dla młodej, i dla starszej, która boryka się po prostu z problemami jakimiś skóry. I ta seria nazywa się Jeju, Młoda Skóra. I mamy tutaj też pastę w czarne kropki przeciwzaskórnikom z nutą mięty, granatu i czarnej porzeczki, delikatnie złuszczająca. Więc tak wygląda, o, taki kolejny moim zdaniem zestaw, który ładnie będzie wyglądał właśnie podarowany pod choinkę. I ja jeszcze mam, powiem Wam, do pokazania Wam dwa kosmetyczne zestawy, na które się zdecydowałam, którą zakupiłam właśnie i które chciałam Wam polecić. Ale poczekajcie, bo muszę po nie pójść, bo zapomniałam ich tutaj przynieść. Jestem, słuchajcie, przerwa, w której dla Was tylko skoczyłam po kosmetyki, trwała dłużej, ale tak to jest, jeżeli jesteście mamami, to doskonale mnie rozumiecie, ale wracam, żeby dokończyć i chciałam Wam pokazać te dwa zestawy kosmetyczne, na które się zdecydowałam, również z Allegro. Więc pierwszy zestaw jest z firmy Rimmel i tutaj mamy kredkę do oczu i tusz do rzęs, więc taki fajny zestaw, myślę, że zarówno dla młodszej, jak i starszej kobiety będzie to fajny, tak jak mówię, albo prezent, albo gadżet do prezentu. I tak samo drugi zestaw z firmy Max Factor i mamy tutaj prasowany puder i tusz do rzęs również, więc o, ten tak fajnie wygląda, minimalistycznie, podobają mi się takie opakowania, więc tak wyglądają zestawy prezentowe kosmetyczne, resztę kosmetyczne kolorów z kolorówki, pielęgnację już widzieliście, oczywiście przypominam, wszystkie linki macie w opisie, a ja dzisiaj dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za czas poświęcony na ten filmik, trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!